Siemaneczko, witajcie moi kochani bardzo, ale to bardzo serdecznie w drafcie według Pazdana. I już na samym wstępie przepraszam was za mój głos, ale jestem przeziębiony i niestety musicie ten drafcik właśnie z takim głosem słuchać oraz oglądać. Wiele ludzi pewnie pomyśli sobie, że draft według Pazdana to będzie draft łysych, ale ja troszeczkę zmieniłem tą koncepcję i będzie to draft zawodników, którzy mają największą obronę. Wybierzmy formację. Myślę, że to będzie 4-1-2-1-2 wariant drugi. Oczywiście tutaj tego wariantu oczywiście nie widać. Dobra, czyli wybieramy zawodników z największą obroną, a największą obronę ma Ojidja Ofoe. Tak jest. To będzie łatwy drafcik, więc wybieramy po prostu zawodników, którzy mają największą obronę, a tutaj największą obronę ma Müller. Tak, 46. 46 i już zapowiada się na drafcik, który będzie słabiutki. O właśnie, i tutaj sobie mogę wybrać, czyli albo Teveza, albo Costa i będzie to Costa. Lecimy dalej. I tutaj największą obronę ma Kante. Spoko, fajnie. Ma on połączenie z Costą. Lecimy dalej. 84. Dabo. Przejdźmy do SPD. Zobaczymy, kogo tutaj mamy. Matthew. Tak? Matuidi. Brawo. Nie, bo będzie to Nzonzi. Matuidi. Dobra. Okej. Okay. No i wybierzmy LO i będzie tutaj Fabra. Fabra, tak jest. 81. Fabra. Spoko. Nie ma problemu. Tutaj będzie Pepe. 92. Lećmy. Tutaj będzie 77. Ten lub ten, wybierzmy sobie tego zawodnika oczywiście do zgrania. Wiem, że on ma bardzo mało tempa. 84 za baleta. No i wybierzmy bramkarza i będzie tutaj chyba... Nie ma coś takiego jak obrona, więc chyba patrzymy na szybkość. Tam, gdzie jest jakby obrona. No tak, chyba tak. Musimy tak to zrobić, więc Loris. Miałem wybrać bramkarza, ale okej. 85 Alves. Tak jest, Alves na PP. No i przejdźmy do bramkarza. 61 na was. Tak jest, na was. Dobra. Aha, nie mogę, spoko. Lećmy dalej. Sania. Nie, to jest Toprak. Dobra, wybierzmy dalej. 86, 95. Luis, wybierz prze... Dokładnie, tak. Pięknie. Wiem, że się powtarzam, ale tak to ma być. 73. Cyprien. Wybierzmy dalej. 37. Sanson. Tak. 63, 85? Tak, Coleman. Wybierzmy sobie, zmieńmy sobie na zabaletę. No to przejdźmy do ławki rezerwowych. Nainggolan. Wow, dajmy sobie go tutaj. Od razu, wiem. Wiem, że nie będzie zgrania, ale dajmy sobie go tam. 68, nie! Był tam gościu 75. Nilven, za szybko, przepraszam was. Angel Di Maria. Kurka wodna, no znów błąd, jestem rozkojarzony. 85 Ochoa. Chyba tak się go wymawia. I tutaj 75. Tak jest, przepraszam was za taki błąd. No i tutaj wybierzmy sobie kogo chcemy. La Liga Santander, więc
zaraz ten drafcik sobie ułożę, jak mówię, no jestem chory, jestem jakiś rozkojarzony. Nie wiem, rozkojarzony jestem strasznie, naprawdę. Mój błąd, no jest źle, dajcie mi chwileczkę. Okej, składzik jest ułożony i popatrzcie sobie na to, że prawdopodobnie będzie zmiana i będzie zmiana za tego gościa i za tego gościa, ponieważ chciałem mieć więcej zgrania. Mamy ocenę 85 i 82 zgrania. Prawdopodobnie Pepe wejdzie za tego gościa. Tego gościa też prawdopodobnie zmienimy za Topraka i prawdopodobnie tyle zmian. I gramy. Mamy jeszcze na ławce Lorisa, jakby co Fabra, który prezentuje się no mega. I tyle. No i lecimy do spotkania. Życzcie mi jak najlepiej. Prawdopodobnie odpadniemy w pierwszej bądź drugiej rundzie. Ale no zobaczymy jak uda nam się wygrać ten drafcik. Jak już powiedziałem, jest to draft zawodników, którzy mają najwięcej obrony, więc spoko. Piszcie oczywiście propozycje, bo nie wiem, na live'ach, pod filmem, zostawcie łapeczkę i suba i to wszystko, nie? I co jeszcze mogę powiedzieć? Live'y są codziennie, a w roku szkolnym odcinki zamiast o 8 rano będą w godzinach 15 bądź 16. Tak jak powiedziałem, live'y będą i zostaną o 19 codziennie. Dobra, tyle ogłoszeń parafialnych. Szukamy przeciwnika. O, nawet nie musiałem długo czekać. No i gramy. Pięknie. Aha, super, FIFA. Mamy? Tak jest, w końcu. Było długo czekania, naprawdę było długo czekania. Ale w końcu mamy zawodnika. Aha. Liga angielsko-hiszpańska, tak jest. O kurde. Znaczy, czy tak kurde, powiedziałbym, że do pokonania ten składzik. Zobaczymy, trzeba musimy zrobić zmiany, tak jest, jak powiedziałem. Dobra. Ten gościu schodzi, musimy go tego, wiecie. Tak jest, Toprak. I tyle, jak na razie. Pamiętajcie, że może być dogrywka, czy jakaś kontuzja, więc z dystansem. Ronaldo ładnie podał uderzenie. Brawo, Keylor Navas. Kolejna interwencja, chodź. 1-0, 15 minuta. Błąd. I szkoda. I tracimy. Do pustaczka. Lagi są lagi, musicie to wiedzieć. Niestety, są takie przycięcia, jakby to powiedzieć. No ale to jest właśnie FIFA, no co? W FIFA 18 będzie dokładnie to samo. Uderzenie! 1-1, nie wiem kto to był. Sansone. Pięknie. Uderzenie tej Costa Podo. Widzicie, są tak jakby ucięcia, jakby takie przycinki, takie, nie wiem, sekundowe, nie wiem co to w ogóle jest. Ale spoko, jest 1-1. Gol! Brawo na was! Kolejna, trzecia już interwencja, jak liczę. Wow. Sanson! Bramka na 2-1. Jest. Strzał, gol, 3-1, Alves, pięknie, on jest na PP, on już nie jest na prawej obronie, on już jest pomocnikiem i strzela bramkę. Diego Costa, 4-1, Costa, zewnętrzna część stopy. Uderzenie z pola karnego. Piękne uderzenie w poprzeczkę. Pod poprzeczkę. Podanie. Costa! Tym razem nie dał rady.
Costa! Tym razem, no znów tym razem nie dał rady pokonać bramkarza. Nie zauważyłem, ale utracono połączenie z przeciwnikiem. Poddał się Rage Quit. Jak widzicie, 45 minuta. Wygrywamy 4-1. Pięknie, pierwsza runda. Daliśmy radę. Lecimy dalej. Już wybieramy stroje. I patrzmy, patrzmy. Jaki ma skład. Bundesliga z hiszpańską i angielską, czyli ma hybrydę trzech lig. Royce, Aubameyang, Robben, bardzo niebezpieczny przód. A środek. Zobaczymy, tam ma Eden Hazarda. Ja mu oddam piłkę, ja mu oddam piłkę. Grasz, Mordo? Grasz, Mordeczko, czy nie? Jednak gramy. Nie wiem, po co ja to pokazuję, ale róbmy zmiany, żeby nie było. O! No i gramy. Błąd! 1-1, Robben. Nie wiem, kto to tak spieprzył, chyba to był Pepe, ale znów. Znów tracimy bramkę. Co się tu dzieje? Co się tu... No jakiś szwindel się wkradł. No co? No hello! Uderzenie! Niestety, niestety, nie ma gola. Nie ma bramki. Zrobimy coś innego. Zrobimy coś takiego. Uderzenie. Kante! Obok. Ośrodkowanie! Arjen Robben! Arjen Robben! Ależ to zmieścił. Kamerka już jest ciemna. Wiemy o tym, ale już jest późna godzina. Zaczyna się chmurzyć. Prawdopodobnie będzie jakaś burza. Ojajajajaj. No niestety, niestety, moi mili. Druga runda, ale coś tu się źle wydarzyło. Źle to się wydarzyło. Uderzenie, jest rzut rożny. Omegy! Uderzenie! Pogrom, pogrom, 3-0. Eden Hazard, tak nie miało być, tak nie miało być. Tak nie miało być. Tak nie miało być. No cofnij to. Ej. Tak nie miało być. Miałem akcję, miałem akcję. Kolejne sam na sam. No nie miało tak być. Nie miało tak być. Broni to bramkarz. Chciałbym się poddać, ale no... Nie wiem, co mam mówić. No wkurzony jestem, wkurzony jestem. No nie, nie. No. Kolejny draft i kolejny draft, którym nie potrafi wygrać. Alves, może jakaś akcja. Koniec pierwszej połowy, 5 strzałów i 1 strzał celny. Oddanie strzał. Nawet nie ma bramki, nawet nie ma bramka, nawet nie ma bramki. Loris to broni, mówię, no. Nie wiem, pod koniec tej FIFA w ogóle żałośnie mi się gra, żałośnie. Gol. 4-0. Powiem wam, że strasznie, straszne chmury. Wow, naprawdę, ściemniło się strasznie. Co? Nie potrafię, wow. Toprak! Nie ma gola! Uderzenie, pusta bramka! Gol na pocieszenie, Angel Di Maria. Aha! Świetnie! Bardzo! Bardzo!
5 do 1, ale bullshit. Czas na paczki. Srebrna paczka. No strasznie się źle czuję. Strasznie, naprawdę, no. Przegrałem na własne życzenie, no jak zawsze. Fair. Ostatnia paczka. Pabon. I tyle. Nie wiem. Do zobaczyska.